Stary Rynek 1, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu Zielonogórscy Radni. Piotr Barczak, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Ratuszu. Dzień dobry Panie Piotrze. Marcin Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Panowie, od polityki zaczniemy, bo tak przed wejściem na antenę sobie króciutko pożartowaliśmy, podyskutowaliśmy. Znamy kandydata na prezydenta Zielonej Góry w najbliższych wyborach samorządowych. Włodzimierz Czarzasty przyjechał do Zielonej Góry, szef SLD, przewodniczący Sojuszu. I co? No i powiedział, że to będzie Tomasz Nestorowicz, jedyny zielonogórski radny, można powiedzieć, rodzynek SLD w Radzie. Panowie, dwa słowa o koledze z sali sesyjnej. Panie Piotrze, jak pan ocenia Tomasza Nestorowicza? To dobry kandydat, najlepszy spośród tych, którzy są w miejskim sojuszu? Tak naprawdę to jedyny, więc pewnie najlepszy. Tak uczciwie rzecz biorąc, akurat pan Tomasz Nestorowicz jest już kolejną kadencję w Radzie Miasta, więc ma możliwość jakby znania siebie mocno już osobiście. Absolutnie nie dziwi mnie ta kandydatura, ponieważ no, Tomek i w mieście jest osobą znaną. W strukturach SLD również. Był kandydatem na szefa struktur miejskich, a wybór padł inaczej. Natomiast jest jedynym radnym, więc to jest naturalna też sytuacja, że jakby najbardziej orientuje się na tych sprawach miejskich, w poszczególnych uchwałach, w dokumentacji. Więc wydaje mi się, że z tego tytułu został kandydatem SLD na Urząd Prezydenta Miasta Zielonogórskiego. Panie radny, a pan jak ocenia kolegę z ratusza? No Tomek jest aktywny, poza tym wiele lat w samorządzie, w Radzie Miasta, wiele lat przy prezydencie Kubickim, później jakieś prywatne konflikty tam narosły. Ja tam w większości akurat się z Tomkiem nie zgadzam w jego tezach i dotyczących miasta czy inwestycji, ale na pewno jest najbardziej aktywny, jest jedyny, no to trzeba przyznać, w Radzie Miasta. I myślę, że naturalne prawo partii SLD do nominowania kandydata już w tym okresie. Jeszcze zahaczę panowie o Miejski Sojusz, bo do tej pory w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonej Górze było tak, że to przewodniczący miejskich struktur był kandydatem na prezydenta miasta. Ta historia się powtarzała w kolejnych wyborach samorządowych. Tutaj mamy taką historię, że szefem miejskich struktur jest pan Piotr Tykwiński, wspomniany przez panów zresztą, a Włodzimierz Czarzasty do Zielonej Góry przyjeżdża i mówi, że będzie to Tomasz Nestorowicz. W panów opinii ktoś na górze przekalkulował w Warszawie, że Tomasz Nestorowicz to jest taki kandydat, który może trafić do Zielonogórzana z panem Piotrem, to może nie do końca? Trudno powiedzieć, no, pewnie takie kalkulacje są, bo to są naturalne i wszędzie są one... Ludzie dzieją się na wybieralnych nie. Dokładnie są one realizowane. Z drugiej strony być może, że jest forma podziału, bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę prezydent czy kandydat na prezydenta promuje się we wszystkich okręgach wyborczych, ale do Rady Miasta, bo najczęściej jest tak, że jest też kandydatem oczywiście do Rady Miasta, startuje tylko z jednego okręgu, a zatem okręgów jest 5, a zatem prawdopodobnie szef klubu będzie w innym okręgu, ktoś jeszcze będzie w innym i ktoś jeszcze w innym. Stąd być może to też jakaś forma kalkulacji, kto gdzie, w którym miejscu będzie startował. Podział wewnętrzny. Każda partia ma do tego prawo. Na pewno spoglądali bardziej, myślę, że na to, kto z tych dwóch panów jest bardziej rozpoznawalny pośród mieszkańców Zielonej Góry. A panowie, a kiedy poznamy kandydatów w waszych klubach, ugrupowaniach Prawo i Sprawiedliwość? Zacznę od Platformy Obywatelskiej, bo pan Piotr przed chwilą skończył wątek. Panie Marcinie, dyskusje takie trwają, są już kandydaci na kandydatów. Spiął się. Marcin. Nie, no myślę, no ja przypomnę, że dyskutowaliśmy już wcześniej na temat kandydatury, czy kandydata na kandydata Marcina Pawierowskiego. Nie, za wcześnie jest o tym mówić. Myślę, że należy poczekać wpierw na prawo. Tu Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie przyjmowało jakąś ordynację wyborczą, pewnie jakieś prawo wyborcze będzie nowe. Myślę, że tu należy się skupić i poczekać na te rozwiązania. Ostatnio wybrzmiało to na kongresie kwestia okręgów jednomandatowych, tu była podnoszona, czy kwestia liczenia głosów przez, jakby powiedzieć, osobną komisję. To więc myślę, że poczekajmy na to, co się wydarzy. Na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, to jest trochę za wcześnie, aby teraz partia polityczna... A z jakich przyczyn za wcześnie? Znaczy, ja myślę, że radny ma... Ja jestem pierwszą kadencję radnym i w mojej ocenie ta płynność poruszania się teraz radnych, zabierania głosu, ustosunkowania się do wielu spraw, rozwiązywania wielu spraw miejskich, społecznych, jest dużo, dużo większa elastyczność ma człowiek. W przypadku nominowania na przykład na prezydenta miasta, to się zupełnie już na kandydata to się już wtedy bardzo usztywnia i to jakoś polaryzuje się te stanowiska. Moim zdaniem mieszkańcy oczekują w tym momencie od radnych działalności, zaangażowania, dużej aktywności, swobodności tego działania, współpracy między klubami, między radnymi, dlatego to jest za wcześnie, mamy jeszcze ponad rok do wyborów. No tak.
poczekajmy na prawo, które będzie, jeśli chodzi o ordynację wyborczą, a moje prywatne zdanie to jest za wcześnie. Panie Piotrze, a Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość się przygotowuje do różnych oczywiście opcji. Kandydat na prezydenta, niezależnie od tego, jaka będzie formuła wybieralności, na pewno będzie przedstawiony. Natomiast do tego też jest potrzebny harmonogram, nazwijmy to, kampanii wyborczej i to bardziej od tego zależy i od kiedy się przedstawia danego kandydata. W moim przekonaniu na dzień dzisiejszy to byłoby zbyt szybkie przedstawianie. Czyli co, SLD popełnia falstart? To jest ich jakby strategia, ich działanie, także trudno mi tutaj oceniać. Natomiast na pewno jest tak jak trochę z wyścigiem kolarskim. Jeżeli jest 200 kilometrów, no to rzadko kiedy na trzecim kilometrze startuje już ten, który wygra cały wyścig. Często jest tak, żeby przez cały oczywiście etap się pokazywał, bo widoczny, pana Tomasza pozdrowić, chyba, a na 10 kilometrów przed peleton i tak wchłania. Także to trzeba mieć tą formę strategii. Każdy wybiera jak chce, są różne oczywiście opcje, różne wydarzenia. Więc jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście to są stanowiska polityczne, więc pewnie tak jak w Platformie będzie, to forma też jakiejś, powiedzmy, nominacji, czy na pewno jakichś rozmów. U nas często rozmawia się także o pewnych prawyborach, być może to też nastąpi. Właśnie, I dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli przedstawić kandydata na prezydenta miasta Zielona Góra. Panowie, chciałem powiedzieć, że zmieniamy temat z takiego politycznego na bardziej przyziemny, miejski, ale tutaj chyba też mamy dużo polityki. Mówię o spotkaniu pani marszałek Elżbiety Polak ze społecznikami w sprawie, mocne słowo, mediacji dotyczącej wieży na Wzgórzach Piastowskich, wieży widokowej, tego głośnego pomysłu w opinii społeczników kontrowersyjnego. Panowie, pani marszałek, mediacja, nie za duże są to słowa? Może Platforma Obywatelska się wycofuje z pomysłu wieży? Nie wiem, jak jest, pani Marcinie, pytam. To znaczy instytucja zarządzająca, marszałek województwa, jako, bym powiedział, silny punkt, jeśli chodzi o uchwalanie tych inwestycji, jeśli chodzi o dysponowanie środkami. No bez pani marszałek finansowo oczywiście by się nie dało. To jest jak najbardziej naturalny proces, że mieszkańcy mogą przyjść, przychodzą i pani marszałek jest zawsze pani otwarta Marcin, na tego typu... A jest to potrzebne w pana opinii, takie spotkanie? Dialog zawsze jest potrzebny, tym bardziej w samorządzie, przy inwestycjach dotyczących bezpośrednio mieszkańców, miasta. Ja nie widzę nic w tym złego, jako radni, prezydent miasta, no więc spotykają się z mieszkańcami. To jest zadanie, mówimy o rewitalizacji Wzgórz Piastowskich, tak. Bardzo wymagające, bardzo, bardzo trudne oraz narodziło się wiele kontrowersji, tylko ja czasami tak patrząc już teraz z dystansu, nie wiem, gdzie my się chcemy w zasadzie spotkać, bo ten radykalizm i te stanowiska już tak się okopały na swoich pozycjach, że w zasadzie ja nie widzę tutaj punktu wyjścia. Bo, stąd moje pytanie o mediację, dlatego właśnie mówię, na tym etapie. Nie wiem, o czym będzie dyskusja, bo oczywiście to trudno w tym spekulować w tej chwili, ale jak patrzę na postulaty, no wszyscy uderzają w to wieże, tak? Wpierw był tematem parking, z którym również byłem sceptyczny, aby wycinać ten drzewostan przy tej polanie. Od tego widzę, miasto odstępuje, parking jest wpisany od ulicy Botanicznej w programie rewitalizacji, tego jakby o tym już nie dyskutujemy. Kwestia później lodowiska, co w mojej ocenie było zbyt słabo pokazane przez miasto i ta dyskusja była bardzo uproszczona i bardzo, bardzo spłycona, bo nie była wizualizacji, o tym mówiliśmy. I wróciliście do lodowiska, tylko bez lokalizacji. Tak, wnosiliśmy jako Platforma, aby wpisać się w program rewitalizacji. Lodowisko jest, o lokalizacji będziemy dyskutować, bo tu wchodzi również do lokalizacji jako Czyli myśli pan, że ta mediacje coś zmienią? Nie widzę, znaczy ja już teraz analizuję to ze strony radnego, ze strony, jakby powiedzieć tutaj, miasta. No, nie widzę, gdzie ten punkt ma być. Co jest teraz problemem, bo parking był, później było lodowisko, teraz jest wieża. No, te wieże są budowane i w Danii, i w Austrii, w Czechach. Te wieże mają bardzo, bardzo dobre wartości poznawcze, jeśli chodzi o dostępnie terenów zielonych, edukacyjne. No, to o tym mówimy, na przykład wieży w Danii, która jest teraz projektowana. My mamy świetną morfologię, mamy te pofałdowane tereny, mamy ten drzewostan, te ponad 100 gatunków drzew, które w tym parku rosną. Wiele rzeczy jest uwzględnionych w argumentacji społeczników, z czym się zgadzałem, czyli ten park, te stare nasadzenia, tak? Odtworzenie oczek wodnych. Mamy, to jest ujęte Panie w programie rewitalizacji. Rewitalizacji. Nie widzę, dużo za bardzo nie widzę tych postulatów, że to ma być tylko argument, uderzamy w wieżę, no to można podnosić, tylko nie wiem, dokąd to nas doprowadzi, bo już tylko wspomnę, prawo miejscowe było konsultowane, były uwagi wnoszone, prezydent i radni nad tym się pochylali i zostały przyjęte miejscowe plany. To więc tu były konsultacje stworzone. Panie Piotrze, a w pana opinii te mediacje, one na tym etapie mogą wnieść coś nowego? Bo ja się zgadzam z panem Marcinem Pawierowskim, że dyskutować trzeba, dialog jest potrzebny, można się spotkać, o tym podyskutować. A co można zmienić po tych wszystkich uchwałach, które podejmowaliście w ratuszu? Po tym, że ja podejrzewam, że tam lada moment te prace się
rozpoczną. Co tam można jeszcze zmienić? To jest tak, jeżeli to społecznicy, mieszkańcy chcą rozmawiać, to powinni. Oczywiście, należy, oczywiście. Nie mówię, że nie. Marszałek ich przyjmuje, to się bardzo z tego powodu cieszę. A tym bardziej, że tak jak wspomnieliśmy, środki są unijne, czyli można powiedzieć, że przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Tak. Ja tylko ubolewam bardziej nad tym, że to będzie rozmowa i doprowadzi do tego, co przed chwilą pan Marcin powiedział. Tak? To znaczy, Marcin jest za wieżą, jeżeli Platforma będzie za wieżą, to pani marszałek też będzie za wieżą i społecznicy, którzy tak naprawdę tej wieży właśnie nie chcą, odbiją się od muru i tyle będzie. A pan nie ma trochę odczucia takiego, że Platforma się wycofuje trochę z tej wieży? Ja myślę, że bardziej Platforma szuka rozwiązania, bo z jednej strony część radnych jest przeciwko tej wieży. Nie powiedzą tego oficjalnie, ale uważają, że ona nie jest wcale potrzebna. A mówi pan o radnych Platformy. Radnych Platformy, a część radnych uważa, że ona powinna być zrealizowana. Stąd jakby z punktu widzenia Platformy, oni sami sobie mają ale ten problem. Ale wierzy, proszę. Panie Marcinie, za momencik. Ale proszę zobaczyć nawet sposób jakby podejścia do tego i tych mediacji, rozmów. Praktycznie no, traktowani trochę są mieszkańcy, ci zwłaszcza społecznicy, nieco z buta, bo okej, okay, możemy rozmawiać, ale nie ma o czym tak naprawdę. Tak? I w moim przekonaniu już samo podejście do takich mediacji no, jest absolutnie zaskakujące i dziwne. Większość społeczników chce rewitalizacji, chce odnowienia wzgórz piastowskich. Problemem jest tak naprawdę wieża i gdyby odejść za te pieniądze, o których mówimy ciągle, potężnych pieniądzach na budowę tej wieży, to proszę zobaczyć, ile innych rzeczy można byłoby zrobić, choćby zrewitalizować, o których ciągle mówimy, o której ciągle mówimy, o kąpielisku w Ochli. Tego nie ma w ramach tego zrobionego. Jeżeli, Marcin, mówisz o lodowisku, o którym mówiliśmy, na Ochli budowanie lodowiska też wydaje się trochę dziwne. Dużo lepiej przy CRS-ie już to lodowisko wybudować. Tak naprawdę mieszkańcy i społecznicy, proszę też nie mówić, że to są nie wiadomo jacy oszołomi, jak to często ja to przez, urząd miasta, przez Urząd Miasta są przedstawiani, że oni wszędzie i ciągle tylko i te same grupy, nieliczne grupy protestują. Tak nie jest. Jest wielu mieszkańców z tamtego terenu, którzy uważają, że owszem, delikatna rewitalizacja, przywrócenie do takiego stanu użytkowania jak najbardziej naturalnego, owszem, natomiast co do wieży, uważają, że to nie jest koniecznie potrzebne. Panie Marcinie, odniesie się pan do tego, że Platforma Obywatelska czy Klub Radnych sam w sobie jest podzielony co do wieży? Nie dostrzegam wieży. Tego podziału. Było głosowanie sesji Rady Miasta za program rewitalizacji, Platforma była za. To więc tutaj nie ma żadnego rozdźwięku. Radni miejscy są za. Ja mam wrażenie, że my odchodzimy w ogóle od tematu, bo tematem jest rewitalizacja, diagnoza społeczna, ekonomiczna, architektoniczna. To było przedmiotem rewitalizacji wzgórz piastowskich, osiedla piastowskiego. To było udostępnienie terenów sportowych, edukacja, rekreacja, amfiteatr, który wnosiliśmy jako Platforma, aby uzupełnić program rewitalizacji, za którym podnieśliśmy rękę, również jest ujęty. To więc to się wpisuje w rewitalizacji całego tego terenu. I to jest kluczem. Dyskusja się koncentruje tylko na tej wieży. Bo rzeczywistość jest taka, że w tej chwili akurat mieliśmy przekłamanie ze strony Marcina. Proszę zobaczyć, że Platforma głosowała za gminnym programem rewitalizacji. Gminny program nie dotyczy tylko wzgórz piastowskich, ale także innych terenów w mieście. To jest dużo szerszy obszar. Natomiast jeżeli mówimy o wzgórzu piastowskim, które była mowa na koniec maja, a nie na koniec czerwca, na sesji Rady Miasta, to pan przewodniczący Robert Sapa, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, poprosił o zdjęcie z porządku obrad na wniosek przewodniczącego pana senatora Sługockiego o zdjęcie z porządku obrad do przedyskutowania i do rozmowy na temat rewitalizacji w obszarze wzgórz piastowskich. To państwo nie głosowaliście za tym wnioskiem. Część głosowała za, część przeciw własnemu przewodniczącemu. A zatem to Platforma nie była za tą modernizacją. No zobacz wynik głosowania. I to ty się mylisz, chłopie. I dlatego o jeden głos nie przeszło to zdjęcie z porządku obrad, gdzie mieszkańcy wtedy przyszli na tą sesję Rady Miasta. Jeżeli ktoś chce, proszę obejrzeć. To ja tylko proszę obejrzeć. Proszę się odnieść. Właśnie te, relacja z sesji Rady Miasta jest dostępna na stronie tvz.pl. Proszę zobaczyć na głosowanie, jak to głosowało. Na bieżąco udostępniamy te informacje. Kontynuując, chłopie.
Kwestia jest taka, żeby zdjąć coś z porządkowego, musi być wartość bezwzględna głosów, czyli głosy za zdjęciem muszą być większe od głosów przeciwnych, od głosów wstrzymujących się. Nie było arytmetyki i to jest fakt. Nieprawda, czy... potrzeba większości nie, składu rady, nieobecnych. Doczytaj statut. Głosów dobrze, jest porządek, wracając do tego, kontrol. Doczytaj dokładnie statut. Kwestia jest taka, że to był dobry wniosek, arytmetyka na to nie pozwoliła, ale to dało pewne argumentacje również nam i organizacjom pozarządowym i lodowisko zostało wpisane bez Polany, uwzględnione zostały argumenty strony. Dobra, tak. Miasto odstępuje od wykonania tego parkingu, co było bardzo kontrowersyjne, oraz wpisaliśmy jako platforma amfiteatr, o co również wnioskowali mieszkańcy, o co również wnioskowały, bym powiedział, sfery kulturalne miasta. To platforma się również przyczyniła, bardzo na tym zależy. To zostało uzupełnione i głosowaliśmy teraz za gminnym programem rewitalizacji dla całego miasta. I to jest fakt. I myślę, że tutaj nie zaciemniajmy tej całej sytuacji, tylko reasumując, mówimy o wzroście aktywności mieszkańców, dzieci, młodzieży. Mówimy o podniesieniu jakości życia na osiedlu piastowskim. To jest diagnoza społeczna, to jest diagnoza ekonomiczna, która jest zawarta w gminnym programie rewitalizacji. Udostępnianie walorów przyrodniczych, sportowych, rekreacyjnych wpisuje się w tą diagnozę. Inwestycje mogą budzić kontrowersje, zawsze są za lub przeciw. Tak samo jesteśmy z drogami i ta wieża będzie zawsze w pewnym sensie dzieliła odbiór społeczny. Ale koncepcja rewitalizacji oraz zawarte w nim program jest jak najbardziej uwzględnia aspekty społeczne, czyli park i stare nasadzenia. Panie Marcinie, całe udostępnienie terenów przyrodniczych oraz Górka Tatrzańska. Rewitalizacji, żeby zajmować się całymi tymi obszarami zdegradowanymi, tak to jest to pięknie ujęte w definicji. Panowie, widzę, że w kwestii wieży chyba w Zielonej Górze przez długi czas nie dojdziemy do porozumienia. Czekamy na wyniki tych mediacji. Ja jeszcze króciutko na koniec, ostatni wątek. Pomoc dla katedry w Gorzowie. Panowie, od Zielonej Góry. Ja rozumiem, że sygnały wsparcia na pewno popłynęły, bo podejrzewam, że panowie sami wykonali pewnie mnóstwo telefonów do kolegów z północy, żeby powiedzieć, że w tym trudnym czasie po prostu jesteśmy z wami, tak po ludzku. A z drugiej strony gdzieś nieoficjalnie, nieformalnie w internecie, na forach między radnymi też widzę, że są wymieniane takie komentarze na temat pomocy finansowej dla Gorzowa. To powinno stać się taką formalną pomocą, rzeczywiście w formie uchwały Zielona Góra dla Gorzowa, określona kwota, pomagamy? W moim przekonaniu tak. Tu nie chodzi o jakąś wielką kwotę czy jakieś potężne pieniądze. Chodzi o formę gestu, to, że w sytuacjach trudnych potrafimy się zjednoczyć i pomóc, niezależnie od różnic, czy lubimy Gorzów jako Gorzów, czy też tak? Oczywiście Gorzów, czy nie Gorzów. Ale są sytuacje, są wyjątkowe sytuacje, przypomnę rok 2005. I 2 kwietnia, kiedy wszyscy potrafiliśmy się zjednoczyć, niezależnie kto jakiemu klubowi kibicuje. I tu jest podobna sytuacja, jeżeli jest coś, co nas jednoczy, co nas kształtuje przez wiele lat. Ja często wspominam, że to był obiekt, do którego przychodzi, gdzie tworzone było całe środowisko ludzi po 1945 roku. Całego, nie tylko Gorzowa, ale województwa lubuskiego i właściwie od Koszalina po właśnie Zieloną Górę i Głogów. To uważam, że to się należy, nasza wdzięczność w jedności w trudnych sytuacjach z tymi, którzy tak naprawdę cierpią, czy w sensie fizycznym, czy moralnym. Oczywiście. Ale w moim przekonaniu to miasto wcale Zielona Góra dużo nie straci w sensie finansowym, ale forma gestu takiej jedności w sytuacjach trudnych absolutnie jest konieczna. No, pani marszałek już podjęła decyzję o tym, że będzie to 300 tysięcy. Panie Marcinie, potrzebna jest taka pomoc z miasta, z Zielonej Góry? Tak, zgadzam się i tutaj bezwarunkowo, bez jakiejkolwiek polemiki, jako zielonogórzanie. Powinniśmy pomóc. Jest to obiekt bardzo ważny dla serc, dla województwa lubuskiego, tak samo dla Zielonej Góry i dla Gorzowa. To jest coś, co było wizytówką, coś, co łączyło ludzi. To jest ogromna strata kulturowa. Oczywiście, tak. Matka kościołów. Oczywiście. No teraz cała kwestia i zabezpieczeń tego obiektu i odszkodowań dopiero teraz się toczy. Co trudne obiekty do zabezpieczeń pożarowych, ale jestem jak najbardziej za tym, aby Zielona Góra wykazała tą inicjatywę i myślę, że sesja nadzwyczajna, przekazanie pieniędzy na odbudowę. No to z panów wypowiedzi właśnie wnioskuję, że jak nie na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Zielonej Górze, to pewnie podczas kolejnej zwyczajnej, chociaż mamy okres wakacyjny, nie wiem czy zwyczajna sesja w tym miesiącu po prostu jeszcze jest? Nie, w tym miesiącu. Generalnie w lipcu niezwyczajnych nie ma, ale zazwyczaj nadzwyczajna. Zazwyczaj nadzwyczajne były. Można się spodziewać stosownej uchwały, podejrzewam, w sprawie pomocy finansowej dla Gorzowa, który cierpi z powodu tego, co stało się w gorzowskiej katedrze. Panowie, pięknie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska.
To był Stary Rynek 1. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.